5 i 6 kwietnia bieżącego roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli odbyły się trzecie otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa w Pływaniu. W imprezie wzięło udział łącznie 17 klubów z Polski, Białorusi, Bułgarii, Słowacji oraz Ukrainy. To są trzecie Międzynarodowe Mistrzostwa Stalowej Woli. Startuje 250 zawodników. Wśród klubów z naszego kraju w mistrzostwach wzięły udział m.in. kluby z takich miejscowości jak Bielsko-Biała, Kolbuszowa Dolna, Kraków, Mielec, Sanok, Stalowa Wola, Przeworsk, Kropczyce, Rzeszów, Strzyżów, Tarnobrzeg czy Choryniec-Zdrój. W zawodach mieli prawo startu zawodnicy i zawodniczki w czterech kategoriach wiekowych. Pierwsza urodzeni w 2003 roku, druga 2002, trzecia 2001 oraz czwarta roczniki 2000-1999. Każdy zawodnik miał prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych w każdym bloku oraz w sztafecie. Pływacy rywalizowali ze sobą na różnych dystansach, począwszy od 50 metrów po 200 metrów. W pierwszym i drugim dniu zawodów obowiązywał inny styl pływania na tych samych dystansach. Motyl Stalowa Wola uplasował się na najwyższym miejscu w punktacji drużynowej, zdobywając 628 punktów. O połowę mniej, bo 312 uzbierali pływacy z Białorusi SMS 4 Baranowicze. Trzecią lokatę wywalczył zespół KP Sokół Rzeszów, zdobywając 178 punktów. Stalowowolscy pływacy najlepsi okazali się także w punktacji medalowej, zdobywając aż 107 krążków. Drużyna z Białorusi otrzymała ich 38. Ostatnie miejsce na podium wywalczyli Słowacy, którzy zawieźli do domu 20 medali. Organizatorami mistrzostw był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta, Sekcja Pływacka Motyl. Patronat nad imprezą objął prezydent miasta Stalowej Woli Andrzej Ślęzak. Najlepsi nie wyjechali ze Stalowej Woli z pustymi rękoma. Przygotowano dla nich nagrody w postaci medali i dyplomów. Otrzymali je pływacy za zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkurencjach indywidualnych we wszystkich kategoriach wiekowych. W przypadku konkurencji sztafetowych medale i dyplomy przewidziane były dla całej sztafety. Ponadto najlepsi zawodnicy i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe. Przewidziano także puchary dla trzech najlepszych drużyn. Daria Belmacz, oklaski dla zawodniczek.